tutaj dolega, a tu widzicie, na dwa palce, nie? O. Dzisiaj wąsuś rano był w sklepie i kupił jeszcze 6 paczek styropianu. I dwa takie grubsze, co wstawimy sobie w te drzwi, w dziurę. Łącznie tu jest 60 metrów, tak szybko licząc. No, może starczy, może nie. Później będzie trzeba kombinować z rusztowaniem, nie? To mnie bardzo denerwuje, rusztowanie, nie? Ale tu mam takie kozły. Jeden i drugi. Weźmiemy sobie deskę. To powinniśmy sięgnąć do samej góry. Tam u góry, gdzie są dziury, musimy sobie podmurować cegłą, żeby tam żadne myszy nie wchodziły, kuny, łasice albo koty. Dobra, bierzemy się do pracy, mieszamy klej i lecimy z tematem. Szkoda czasu na leżenie. Z wąsusiem nikt nie zginie, tylko trzeba wąsusia oglądać, a wszystko się nauczycie. Wątuś umie robić styropian jak prawdziwy fachowiec. Wątuś miesza klej od razu z dwóch worków, żeby co chwilę nie mieszać, żeby robota szybko szła. Wrzucamy pierwszy worek, przemieszamy. Teraz bardzo ważny moment, trzeba napluć. I wrzucamy drugi worek. Za chwilę mieszamy drugi raz, bo wąsuś nie jest czereśniakiem. Klej musi być wymieszany dwa razy, żeby szybko nie wiązł. Dzisiaj wam pokażę trzy sposoby na klejenie styropianu. Pierwszy sposób na czereśniaka. Robimy sobie kleksy. I dwa na środeczek. To jest sposób pierwszy na czereśniaka. Drugi sposób na majstra. I teraz dajemy wianeczkę. Drugi sposób na majstra. I trzeci sposób na fachowca. Robimy sobie taką rameczkę. Dokładnie dookoła. Tej metody nikt nie robi prawie, bo za dużo czasu zajmuje. Ale niektórzy tą metodę stosują. I dwa placki na środeczek. Żeby było jeszcze lepiej, robimy tak, żeby klej nam nie spadł. I piankę dookoła. Trzeci sposób na fachowca. Na czereśniaka, na majstra i na fachowca. Piszcie w komentarzach, który sposób wy stosujecie, bo wąsuś stosuje ten sposób. Czyli nie najgorzej. Pierwszy sposób na czereśniaka. Drugi sposób na majstra. Trzeci sposób na fachowca. Oczywiście poziomica musi być używana. Wąsuś wam pokazał trzy metody klejenia styropianu, czyli wąsuś klei na majstra. Dobra, lecimy dalej, bo szkoda czasu.
Widzicie, jak wąsy się obie szybko idzie? Normalnie aż muszę się rozebrać. Idziemy zobaczyć, jak wąsusia wyszła elewacja. Jesteśmy na wąsusia podwórku. Tu jest taki chlew, który też wąsuś chce remontować. Ponieważ zimą, jak był duży mróz, to dużo padało i tynk napił się wody, przyszedł mróz i go rozsadziło, nie? Jak widzimy, wszystko jest luźne. O, nie chcę to drapać, ponieważ będzie brzydko wyglądać. Tutaj dużo już odpadło, bo Filipek dziubał i dużo odpadało. Tutaj Kicia odpoczywa w cieniu. Powiedz coś. No jeszcze raz. Mimi. O, Mimi powiedział, że wujek jest wow. Więc tu jest dużo roboty. Dużo będzie elewacji, dużo metrów. Tylko to nie na ten czas, nie? Ponieważ tu wali słońce. Wstawimy sobie dwa okna, te wywalimy, zamurujemy i wstawimy sobie dwa większe okna, nie? Drzwi zostaną, bo są dobre. Elewacja też jest fajna, bo jest struktura położona na tynk, ale wiecie, jak nie ma styropianu, to przyjdzie deszcz, mróz i wszystko odchodzi, nie? Więc roboty wąsuś ma od cholery. Teraz idziemy zobaczyć wąsusia elewację, którą robimy teraz. Dlaczego teraz? Ponieważ tu jest cień. Robimy sobie pod taką łaną wiatą. Tutaj można robić, bo nie ma słońca i nie jest ciepło, nie? A jak wiecie, styropian się nie robi, jak jest gorąco, bo go odparzy i chyu go szczeli. Teraz sobie zafukamy wszystkie dziury, żebyście nie pisali, że wąsuś jest czereśniak. Tu jest dziura. Tu jest dziura, o. Tutaj za mała, o. Tutaj dziura jest. O, tutaj. Każdą zaklikramy, żebyście nie pisali. Bo tylko potraficie mnie hejtować. Dużo osób przyczepiło się na TikToku, że wąsuś źle klei styropian na baki, nie? A powinno się prawidłowo robić obramówkę, nie? Ale wąsuś nie robi obramówkę, ponieważ tu jest za mocno krzywo. Zaraz wam pokażę, tylko jeszcze zafukamy. O, tutaj takie dziury są większe. Tam muszę jeszcze wyciąć, więc nie piszcie nic, czemu tam styropianu nie ma, ponieważ brat pożyczył fleksa i wąsuś nie miał jak to uciąć. Dobra, tak może być. Tam u góry na razie nie fukamy pianą. Jak będę miał rusztowanie, to sobie to zrobimy. A dlaczego robię nie na obramówkę, tylko na baki? Ponieważ byłoby za dużo kleju, nie? Tu jest taka ściana, które robimy i zobaczcie, jaki tu jest pion, nie? Widzicie? Jakbym miał robić to na obramówkę, tutaj dolega, a tu widzicie, na dwa palce, nie? O. A u góry to w ogóle będzie 5 cm, nie? To wąsuś by musiał zamówić paletę kleju, jak nie lepiej, nie? A tak wąsuś zamówił 10 worków kleju i powinno mi starczyć, nie? Bo mi zostało jeszcze chyba 5 worków, a już mam ponad pół. Czyli wiecie, o co chodzi. Ma być tanio, ma być dobrze i ma być fachowo, nie? Lepiej kupić więcej pianki, zafukać,
niż paletę kleju i wydawać pieniądze, wiecie, w powietrze, w błoto, czy jak tam to się mówi. Dobra. Jeśli chcecie więcej takich filmów, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze fajne, nie takie czereśniackie i zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. Do następnego. Bu!